Siemano, witam wszystkich dalej z bunkra. Dzisiaj były testy obciążenia falownika Dagstromn 6200. Tak na samym początku powiem, jakby Was taki falownik interesował, to w opisie filmu będzie kod rabatowy, żeby kupić go 200 zł taniej w sklepie, z którego go mam, bo to jest oczywiście materiał, jak widzicie u góry, płatna promocja, także o takich rzeczach muszę powiedzieć, ale 200 na falowniku jest ok. A ja się tym dalej bawię, moim magazynem energii. Także mamy falownik 6,2 kW, z którego nawet 1/3 nie będę używał. Ale taki był, bo potrzebowałem falownika na 48 V. Do tego mamy dwie baterie LiFePO4 po 4 po 24 V, także razem tutaj mamy 48. No tak naprawdę tutaj mamy około, działamy w przedziale od, już Wam mówię, od 54 do 46 V. Za chwilę też parę słów, to właśnie jak zacząłem ustawienia tego falownika, bo to pierwsze podejście. I w bateriach LiFePO4 tutaj mamy 5 kWh plus minus. Ja dzisiaj z tego około, powiem Wam, 4,5 chyba wydoiłem. Jak się do aplikacji jakieś dopcham tutaj do tego falownika, to będzie bardziej to czytelne. Obciążenia były, o! Falownik właśnie stwierdził, że, o, zobaczcie co się dzieje przy okazji już. Jestem spięty jeszcze z PV-ką i on tak walczy. 46 stopni ma ustawione, że ma odciąć baterię, ale za mało jest znowu z PV-ki i tak walczy, raz w tą stronę. Także zrobię taki motyw, że odepnę mu pompę ciepła, żeby już biedak nie kombinował, zostanie tylko żaróweczka. On się już nie będzie wyłączał, o, woltaż mu rośnie, to jest taki minimalny. On jeszcze nie jest spięty z siecią, jakby był spięty z siecią, on by sobie już przy 48 V pobierał. Także fajna też taka sytuacja, światło mi tutaj miga, coś się dzieje. I tak, falownik 6,2 kW, 5 kWh w bateriach. Trochę dzisiaj temat kontrowersyjny zabezpieczeń, bo jak widzicie w ostatnim filmie było, temat był taki, że dlaczego tu nie ma bezpiecznika, hebla nie ma, innych rzeczy, jest hebel, jest bezpiecznik. I powiem też, dlaczego ja już, że tak powiem, nie chcę tego bezpiecznika tutaj, a jest jeszcze, bo w filmie musiał być, także troszeczkę kij w mrowisko wsadzę. I wstępne ustawienia tego falownika mamy tutaj, słuchajcie. Jakby kogoś konkretnie interesowało, to praktycznie każdy z EASUN i inne takie, to jest jedno i to samo, instrukcja obsługi, to się niczym praktycznie nie różni. Tutaj jest właśnie ta instrukcja obsługi, ona jest po angielsku. Ona jest po angielsku, ja ją sobie przetłumaczyłem. Tak się udało zrobić takie tłumaczonko. I później wstępne właśnie ustawienia, bo oryginalne ustawienia pod baterie litowe są troszeczkę za bardzo rozbieżne. Także wstępne ustawienia są takie, jak tutaj widać. Zobaczcie, ja tutaj przelecę, jakby ktoś chciał się dopytywać, to w komentarzach też można napisać w komentarzach, co jest źle, co jest dobrze, bo to sobie jest mój pierwszy raz, ale jak na razie widzę, to fajnie sobie lata. Także w dzisiejszym odcinku, tak jak mówiłem, testy obciążenia, będzie ponad 80 amper, będą ciepłe przewody, jest termowizja, będzie też z termowizji. Co mogę więcej, słuchajcie, Wam powiedzieć? Zaczynamy. U mnie to zabawa na razie z off-gridem trwa, później już z on-grid, znaczy z hybrydowym magazynem energii, niskonapięciowym, ale i wysokonapięciowym na bateriach litowych. To będzie później. Także lecimy najpierw o zabezpieczeniach, a później już temat obciążenia całości, reszta filmu. Zapraszam. Dobra, zaczniemy od układu zabezpieczeń. Za to mi się pewnie dostanie, ale trzeba też przez to przebrnąć. Słuchajcie, tutaj są baterie LiFePO4 24-24, czyli no, tak jak się mówi, 48 V, ale jak widzicie, tu mamy 53 do 56 nawet to goni, bo każda bateria do 28 śmiało można ją podnosić. 28,3 już zabezpieczenia, które są w baterii, czyli BMS odcina właśnie tą baterię. I też tu jest takie zabezpieczenie, że jeśli pobieramy z baterii więcej jak 100 A, do 100 A po prostu działa, powyżej 100 A BMS też wyłącza tą baterię.
Pierwszy temat to jest taki właśnie. Drugi temat, falownik, jest. Tutaj mamy, tylko właśnie muszę Wam to wyostrzyć. Ogólnie na falowniku parametry są do 100 A także. Ładowanie baterii, rozładowanie. Temat do 100 A, czyli falownik musi mieć w sobie bezpiecznik. Pewnie około 125 A. Czyli mamy bezpiecznik w falowniku. Baterie mają swoje zabezpieczenie BMS-em. Także ja zadałem później sobie i późniejszym po jaką cholerę mi tutaj jeszcze trzeci bezpiecznik. Bo tutaj też mam bezpiecznik założony 125 A. Jak założę większy bezpiecznik, no to wtedy to nie ma sensu, bo ten mi strzeli, a na samym początku bateria nawet, ona musiałaby się tak naprawdę uszkodzić na tyle, że wtedy wywali bezpiecznik w środku, tylko no 20 tych zabezpieczeń tak naprawdę zakładać. Hebel rozumiem, to jest hebel do 300 A, taki samochodowy, zobaczymy przy testach obciążeniowych, bo ja tutaj sobie jeszcze termowizję przyniosę, jak to będzie wszystko się zachowywało temperaturowo i inne rzeczy, nie? Bo na pewno ten się będzie grzał, czyli będzie się ogólnie tutaj coś grzało, przewody są 25 założone, bo też były 16, 25. Tu się będzie jeden grzał bezpiecznik, tam się będzie drugi bezpiecznik grzał. Tu też, bo tu mamy, prawda, nadocisk, też coś się będzie grzało. No, im więcej tym elementów grzejnych, tylko no, to nie jest farelka, nie? Także ja sobie go chcę zobaczyć, jak on tutaj świeci i mi się wydaje, że ten bezpiecznik stąd zniknie. Albo już nie chcąc dawać nowego przewodu, założę tutaj bezpiecznik 250 A. I jeśli tutaj się nic nie będzie grzało wtedy, to zostanie. Jak się będzie grzało, to zlikwiduję i wymienię na nowy przewód i tyle. Także co sądzicie? Dawajcie znać w komentarzach. Ja się krytyki nie boję, słuchajcie, no ale jeśli bateria jest zabezpieczona do 100 A, falownik też jest zabezpieczony bezpiecznikiem, to w jaką cholerę mi trzeci bezpiecznik na środku? Ja tego nie rozumiem, no. Kazali, że tak powiem, tak kolokwialnie mówili, dlaczego nie było bezpiecznika. Dałem, za chwilę zacząłem się zastanawiać, po co mi ten bezpiecznik. No i dobra, temat zabezpieczeń mamy z jednej strony, także biorę się, jeszcze tutaj podciągnę sobie linię. Wtedy już będę miał osobno, tutaj jeszcze farelkę, żeby podłączyć, dociążać. A z osobnej linii już pompa ciepła. Tam jest 600 W pobory pompy ciepła plus 1300 grzałka. Także prawie 2 kW będzie podciągać, resztę tutaj drugie kW będę ładował po prostu z tego. Farelką będę to podciągał, no będziemy robić próby obciążeniowe. No i lecimy z tematem, jestem w miarę przygotowany na pierwsze testy obciążenia. Także zaczynamy od tego, że pokrywę podniosłem, żebym też widział, co tutaj się w środku dzieje, będzie. W filmie na pewno będzie temat termowizji. Przystawkę sobie przyniosłem, to się pobawi mnie też termowizją. Powiem Wam, nie wiem jeszcze jak z tą aplikacją, to później będzie komunikacja Wi-Fi. Także temat amperów mamy tutaj miernikiem cyngowym. I zobaczcie, ile falownik pobiera amperów na własną pracę. Bo mamy teraz, tak, nie wspomniałem może. Wypięte jest wszystko oprócz baterii, jest tylko i wyłącznie bateria, fotowoltaika została wypięta, jak i tak nie ma pogody, ale chcę z samych baterii tylko pociągnąć. Także jak widzicie, zobaczcie, 1-2 ampera pobiera falownik na swoją własną pracę, czy tam przetwarzanie innych rzeczy. Tu mamy 53 V, także ile nam z tego wychodzi? Jakieś 70 W, jak liczę na szybko, to tak na pałę mniej więcej liczę, no. Swoje musi zeżreć, nie? I tak, do obciążenia będzie, żebym nic nie pominął. Chyba raczej tak, tutaj się w temacie będziemy trzymać. Do obciążenia będzie farelka. 1000-2000 W to będzie, to sobie rozdzieliłem też na bezpieczniki. I drugim obciążeniem będzie pompa ciepła. Żebym tej energii nie zmarnował, którą będę na obciążenie na testach robił, czyli pompa ciepła będzie swoje pobierać, ale ona ma też sobie grzałkę. Także dojdzie też grzałka i włączę jedno i drugie naraz. Niech się woda grzeje, a farelkę na pewno wystawię tutaj, żeby to powietrze też wpadało, bo ta pompa ciepła pobiera powietrze z pomieszczenia i wyrzuca do pomieszczenia, czyli to ciepło z farelki jeszcze dodatkowo będzie grzało tą wodę, czyli się nie zmarnuje, a ja się tam nie ugotuję w tym bunkrze.
Czyli co, słuchajcie, termostat na full, palimy pompę ciepła, odpalamy grzałkę, chyba do góry było grzałkę, i można sobie już tutaj, ja mam do pompy ciepła osobny watomierz, 1800 watów, no na prawie na 2000 podejdzie, ale obciążenie już będziemy obserwować na tutaj na falowniku. I tutaj falownik nam pokazuje w tym momencie prawie 2 kW nam pokazuje, bateria spadła do 51,5 amperów leci nam na minusie, prawda? Czyli jak jest na minusie, to falownik pobiera, jak na plusie, to ładuje, także to jest takie baterie, nie? 41 amper leci już. Czyli to, słuchajcie, odpalamy tego gada. Pierwszy bieg, znaczy no, pierwszy bieg grzania, nie? Już mamy 2800 watów, to po 1000 dochodzi i 62 ampery. Zapinam drugi 1000, ciach, o, wentylatory się w falowniku uruchomiły. Która jest godzina w ogóle? Słuchajcie, jest 13:15, żebym też wiedział mniej więcej czas. Prąd na baterii spadł mi do 50 V. Ja sobie tutaj ustawiłem, że przy 48 V ma przejść na sieć. Ja tu nie mam na razie sieci, także no zobaczymy kiedy, co on zrobi wtedy. Czy odetnie, czy będzie ciągnął aż do ustawienia, powiem wam, nie pamiętam gdzie mam ustawione minimum, ale chyba mam 46, a minimum baterii, tak, minimum baterii mam ustawione 46 V, także do tego chyba odetnie w ogóle baterię. Ja będę ciągnął aż odcina zupełnie. Szybciej odetnie baterię, bo tak, 46 V na pół to jest 26, tak mówię? Co ja mówię? 23, a baterie odcinają BMS-y przy 22 albo troszeczkę nawet niżej. Zaraz też zobaczę, bo tutaj mamy układ szeregowy, czy równo ciągnie z jednej i z drugiej. Ale powiem, no ciągniemy tutaj 83 ampery, ciągniemy, także już jest sporo. Mi się wydaje, że więcej nie będę pod niego podłączał, bo w układzie jakim ja tutaj będę miał, to 2500 W to będzie max, bo tu będzie podłączona pompa ciepła i praktycznie oświetlenie, ewentualnie jakiś odkurzacz na górze włączy, bo ja na górze trzy fazy podciągnięte pod dom i też mam to rozdzielone, to max tam mówię 2,5 kW będzie, albo jakieś tam żelazko, bo w te gniazdka pójdzie, a tak inne gniazdko obciążeniowe mam na innych fazach. Także no lecimy z tematem, o, muszę wynieść forelkę, zaczyna się tutaj ciepło robić. I zobaczymy co się będzie działo, no dajmy mu z 10 minut i jedziemy z termowizją, czy to się zaczyna już szybko grzać, czy późno, no bo jakby nie było, 83 ampery to już jest sporo. Nie chcę go w tym odcinku przeciągać do odcinki, chcę zobaczyć ogólnie jak on zachowa się na odcięcie energii, co tu się będzie w ogóle działo, czy będzie sygnalizował, jak będzie się zbliżało do tych 46 V. No zobaczymy, także no, ja jestem na razie faza tych eksperymentów, a później może kolejny film, dajcie znać w komentarzach, co robić z przeciążania, bo falownik jest chyba do 100 amper i bateria też jest do 100 amper i które pierwsze zabezpieczenie zadziała, tylko z drugiej strony właśnie jak mi BMS odetnie jedno, a ja tutaj nie mam balansera, to żeby z drugą baterią coś się nie porobiło, także nie chcę tak aż za bardzo z tym wszystkim ryzykować, nie mając jeszcze w układzie balansera. Dobra, lecimy z koksem. No i słuchajcie, praktycznie godzina testu jest za mną, jakieś 55 minut. Lecę cały czas na tym samym obciążeniu 3880-890, także 3,8 kWh już na pewno jest pobrane z baterii. Nic się na razie ogólnie nie dzieje, ale najważniejsze to teraz przechodzimy w termowizję i ja już wiem jakie są temperatury, ale wam teraz to pokażę. Właśnie dla was przed chwilą nagrywałem, tylko na falowniku spadło poniżej 48, zaczął tutaj mi pik przecić, zaczęło mnie to denerwować, także teraz obciążenie jego jest tylko 620 W, ale to nie zmieni na razie niczego, bo tutaj nic momentalnie nie ostygnie. Także lecimy, pamiętajcie, prąd tutaj płynie nam od minusa do plusa, że tak można powiedzieć.
i cały czas przez ten czas obciążenia, o jednak spada. 60 stopni tutaj było, gdzie pokazuje teraz 59-58. Także przez godzinę czasu obciążenia tymi 83 amperami tu temperatura właśnie taka się trzymała około 60 stopni. No bo tu są połączenia śrubowe, tutaj jest hebel, no i sorry, no tak to jest, nic nie zrobi. Przewód, mostek, słuchajcie, mostek nie ma wysokiej, 36 stopni. Zobaczcie, moja dłoń praktycznie czuje to ciepło na mostku, tu jest przewód 35 akurat na mostku. I strona plusowa i to co nas też interesuje, mnie interesowało bardzo, to temperatura bezpiecznika. I bezpiecznik tak się do 40 stopni trzymał, no mówię, teraz obciążenie spadło, bo strasznie mi piszczał, ale mogę mu dojechać z powrotem z obciążeniem na samą farelkę. O właśnie, zrobię tak, że zapnę mu tylko samą farelkę i będę miał teraz obciążenie, momencik, niech się bujnie, 2500 watów, czyli takie obciążenie jak mnie interesuje, bo u mnie mniej więcej takie maksymalne będzie i na tym zostanie dalej. To muszę sobie poszukać w instrukcji, jak ten sygnał pipczaka tego wyłączyć, bo mnie będzie denerwował. Ale dobra, no słuchajcie, nie ma jakiejś tragedii. 60 stopni tutaj najwyższa temperatura. Najbardziej to mnie interesowało tutaj przy złączach. Słuchajcie, tylko żebym ja to jakoś wycelował tam, bo koleżka łapie najgorętsze miejsca. Tutaj są złącza śruby. Uda się. Tutaj ja mam właśnie tutaj połączenie bez tulejek. Przewód 25 mm jest tutaj wsadzony, skręcony i dobrze dokręcony. I nie ma tutaj, widzę, żadnego problemu. Myślałem, że będzie gorzej. Strona C, przewód 2,5 mm2 przy 4 kW. No troszeczkę się to wszystko zagrzało. Ale też, zobaczcie, no nie ma jakiejś, nie wiadomo jakiej tragedii. Mamy około 25 stopni, także się wydaje. Ja i nie czuję nawet tego ciepła, nie? Także troszkę tam się zagrzało i tyle. Dobrze jest, mi się wydaje, że jest nawet bardzo dobrze. Zostawię go teraz na obciążeniu właśnie tym 2,5 kW i zobaczymy co dalej, bo jak mi się drugi alarm, znaczy nie, inaczej, no poczekam to 30 minut i zobaczę na te temperatury, co się dzieje. Ale tutaj już widzę, słuchajcie, już widzę 56 stopni, już zaczyna mniej, bo jest, wy tego nie widzicie na multimetrze, ale teraz leci 54 ampery. Także mniej więcej taki maksymalny pobór, jak ja będę jechał. No dobra, lecimy dalej. Dobra, lecimy drugi pomiar, bo za chwilę mi baterii braknie i będzie po testach i po wszystkim. A sieci nie mam podpiętej, żeby podładować, a fotowoltaika też na razie umarła, także przy 50 amperach 41 stopni jest. Tutaj w tym najgorętszym miejscu, co było przedtem 60, teraz mamy 40 stopni, a bezpiecznik ma 26, także no wydaje mi się, że trzeba będzie stronę minusową podpiąć bezpośrednio, a hebel przenieść na stronę plusową. Będzie po prostu chyba się mniej grzało. Tak mi się wydaje z obserwacji tych moich pierwszych. I obciążenie już zostało tylko i wyłącznie pompa ciepła, także pobór jest teraz 620 watów. Leci nam 15 amper z baterii. Także można co zrobić, już teraz testy testami. Wydaje mi się, nie ma potrzeby aż baterii do oporu, że tak powiem, jechać. To dopnę PV-kę, która no według niektórych w ogóle nie ma sensu tutaj, bo panel jest tyle co na start falownika, ale jak do tej pory te baterie tylko na tej PV-ce lecą. No jak brało 14, 15, bierze 14, już jakiś 1 amper się tutaj nam przyplątał, także niech sobie leci. No chyba stąd pójdę sobie, bo nie wytrzymam tego jazgotu, tego piszczenia, albo w instrukcji muszę gdzieś poszukać, gdzie to się wyłącza, ale na pierwsze testy musi być, no muszą być takie rzeczy. Także lecę sobie tylko już samą pompą ciepła. 47,3 V zostało. No, słabo to widzę, żeby to. Z drugiej strony zobaczmy, jaka jest temperatura.
na zbiorniku, no bo tutaj jeszcze grzałka przynajmniej w międzyczasie pracowała. No powiem wam, nie ma źle, prawie 40 stopni, także standardowo ustawiam termostat na 45. I wydaje mi się, że w godzinę czasu powinno dobić, że tej energii pewnie wystarczy do tego testu. Także no, lecimy dalej. Znaczy lecimy, dla mnie to już jest końcówka. Słuchajcie, jeszcze raz powtórzę to, co mówię na początku. Jeśli was interesuje taki falownik, w opisie filmu Dagstrom, tutaj musimy jeszcze się, może się do nazwy nawet jeszcze, a tu jest nazwa z boku, Dagstrom 6200, tak? Nie ma nazwy. Nie chce mi się teraz tego odklejać, bo to tak troszeczkę ktoś nie pomyślał. Z tym tutaj. A jest, o. Jest! Dagstrom. Nazwa jest tragiczna. Ale falownik, z tego co widzę, i koledzy mówili, że bebechy ma fajne, także zobaczymy dalej, jak to będzie hulało. Na razie niech sobie zagrzeje wodę. I tyle, słuchajcie. Kolejne próby, podłączenie strony grida, czyli sieć, i dalej właśnie, dalej zabawa i podłączenie domu pod to. Także pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się ciepło, cześć.